Budynek starostwa powiatu rybnickiego, Rybnicka Bazylika, Urząd Stanu Cywilnego w Redutowach oraz szkoła imienia Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy w gminie Gaszowice. To wszystkie obiekty mogą pochwalić się własną iluminacją. Szkoła w Czernicy zaświeciła nowym blaskiem w ubiegły piątek. Wydarzeniu towarzyszył niezwykły mapping. Mapping, czyli trójwymiarowy film z udziałem uczniów szkoły wyświetlany na fasadzie budynku. To był bez wątpienia gwóźdź programu, w tle muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego, patrona szkoły. Od piątku Czernicka szkoła jest najjaśniejszą placówką w powiecie rybnickim. Budynek został oświetlony 40 lampami przez firmę Tauron Dystrybucja. Staramy się iluminować różne obiekty małej architektury, sakralne, czy gminne lub tak jak w tym przypadku szkoły. Tutaj nie można mówić o przypadku. Szkoła w Czernicy została wybrana ze względu na świetną ekspozycję tuż przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 935, wiodącej z Rybnika do Raciborza. Placówka jest kolejnym obiektem, który zyskał iluminację w ramach realizowanego przez Tauron Dystrybucja projektu Światłem Przemienione. Ten projekt to jest wyciąganie z mroku. Do oświetlenia fasady wykorzystano 40 opraw o mocy łącznej 0,7 kW, a to zaledwie połowa mocy typowego czajnika bezprzewodowego. Oświetlona szkoła podstawowa wygląda pięknie i być może rozsławi gminę Gaszowice. Jest to na pewno atrakcja nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale także gmin i miast sąsiednich. To powinno rozsławić trochę Czernicę po prostu. No i wyeksponować tą szkołę, bo to jest rzeczywiście piękny obiekt. Przy okazji premierowego pokazu iluminacji na gmachu szkoły wyświetlony został efektowny pokaz mappingowy. Wyświetlano filmy na trójwymiarowej powierzchni, wykorzystując detale architektoniczne. Bardzo ładnie. Jest to naprawdę niesamowita sprawa, że w takiej małej miejscowości szkołę można w ten sposób oświetlić, żeby ludzie patrzyli cały czas i byli zainteresowani, co się za chwilę pojawi. Bardzo nam się podoba i bardzo się cieszymy, że po prostu to nam umożliwił starosta, żeby było w Czernicy. A przez Czernicę od piątku, widząc taki obiekt, trudno przejechać obojętnie.